Z uwagi na wzmożony ruch, spowolnienie prac remontowych i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych od soboty 29 października ulica Ocicka będzie całkowicie zamknięta dla wszelkich pojazdów. Na cmentarz możemy dojść wyłącznie spacerem lub skorzystać z komunikacji miejskiej. Remont Ocickiej, który rozpoczął się na początku października, z uwagi na przyznane dofinansowanie musi być zakończony do końca listopada. Natomiast aktualnie proces ten oceniany jest na 40%, dlatego jego kontynuacja musi być przyspieszona. Niestety trudna sytuacja i musimy podjąć taką decyzję, że wstrzymujemy ruch, całkowicie ruch. Uzgodnione to jest z wszystkimi służbami i z policją, uzgodnione jest i z Komisją Bezpieczeństwa, uzgodnione z prezydentem, uzgodnione. Wstrzymujemy całkowicie ruch dla wszelkich pojazdów oprócz autobusów. Dla bezpieczeństwa każdego z nas, który tam przyjeżdża. Poza czynną komunikacją miejską, ze względu na zbliżające się jednak święto zmarłych, 1 listopada uruchomiona zostanie dodatkowo specjalna, darmowa linia autobusów na cmentarz pod nazwą Jeruzalem, które wyruszać będą co 15 minut z parkingu przed Lidlem na ulicy Opawskiej. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze i musimy to zachować. Głębokie wykopy, trudny przejazd. Gdyby samochody byśmy wpuścili w tym kierunku samochody, słuchajcie Państwo, jesteśmy zakorkowani w ciągu godziny, nikt nie przejedzie. A tak autobus dowiezie, można wysiąść, przejść na cmentarz, za chwilę można wrócić, znowu autobus jedzie i będą autobusy dowozić w wyznaczone miejsca. Z napisem Jeruzalem będą autobusy, czyli jadące za darmo na cmentarz, odwożące z powrotem. Samochód można również zostawić na parkingu przy ulicy Jana Pawła II i dalszą drogę na cmentarz pokonać pieszo. Ulica Ocicka, wyłączona z ruchu samochodowego, będzie do końca listopada. Jedyny czynny prawy pas jezdni udostępniony będzie pieszym.